Dzień dobry Państwu, witamy w magazynie Polskie Sprawy. Rozmawiamy z panem Stanisławem Michalkiewiczem na Solcu w cukierni pana Olczaka. Pana Olczaka, tak. Panie Stanisławie, mam takie pytanie. Może zacznijmy od pana sytuacji. Podobno ktoś chce panu wytoczyć proces za wypowiedzi na temat wyroku pani sędzi Anny Łosik z Poznania dotyczącego tego nieszczęsnego zakonnika, który molestował jakieś chyba nieletnie osoby i teraz nie on ma za to odpowiadać, tylko ma odpowiadać jego zgromadzenie zakonne. No, stwierdzono, że pana wypowiedzi, przynajmniej tak czytałem, na Wirtualnej Polsce jeszcze chyba gdzieś nadają się do sądu. Czy to były tylko takie medialne pogróżki, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy i ktoś chce pana do sądu w tej sprawie pozwać? Na pewno wiele osób będzie chciało, ale czy to nastąpi, to tego nie wiem, bo jest jeszcze zbyt mało czasu, żebym dostał jakiś pozew. Z tego, co się dowiedziałem, to jest taka fundacja, Nie Lękajcie Się, która bardzo gorąco zachęca tę panią Katarzynę, żeby mi taki proces wytoczyła. No, nie bardzo wiem, o co by mogła mnie oskarżyć, ale tam zawsze jakiś powód się znajdzie. W 2006 roku, kiedy tam na antenie Radia Maryja powiedziałem o Judejczykach, co nas zachodzą od tyłu, zresztą to zajście się udało całkowicie po 12 latach, to do prokuratury skierowano przeciwko mnie dwa oskarżenia. Jedno o obrazę narodu żydowskiego, a drugie o zaprzeczanie Holokaustowi. To już zupełnie nie mogłem się dopatrzyć związku przyczynowego, ale jak oskarżać, to oskarżać, więc przypuszczam, że i teraz jakiś pretekst się znajdzie. Co do samej sprawy, ja rzeczywiście się skoncentrowałem na konsekwencjach, zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest precedensowe odejście sądu polskiego od zasady indywidualizacji odpowiedzialności na rzecz zasady odpowiedzialności zbiorowej. To jest bardzo groźny precedens, dlatego że wyobraźmy sobie, że nie musimy sobie wyobrażać, że sędzia, który ukradł na stacji benzynowej 50 zł. Były takie przypadki ostatnio? Taki przypadek. Czy tam sędzia z żoną kradli w jakichś sklepach, supermarketach jakieś tam towary, że wszyscy sędziowie będą odpowiadali solidarnie za szkody wyrządzone przez takich przestępców. No jest to nonsens kompletny, bardzo niebezpieczny. No i zwróciłem uwagę, że na drugą konsekwencję tego wyroku, że skoro można uzyskać odszkodowanie w wysokości 1 000 000 zł i dożywotnią rentę, to na pewno pojawi się mnóstwo amatorów. Zdobycia, a zwłaszcza amatorek. Zdobycia takiego majątku, przy czym te oskarżenia mogą być prawdziwe, ale niekoniecznie, dlatego że one zresztą takie bywają, bo osoby poszkodowane czy przedstawiające się jako poszkodowane przypominają sobie o tych faktach po kilkudziesięciu latach, czasami nawet po 50 latach, więc myślę, że te rewelacje nie zawsze są wiarygodne, ale jeżeli sądy będą prawie z automatu przyznawały takie odszkodowania, no to amatorów będzie bardzo wiele. Co do samej sprawy, otóż ja się trochę tak bliżej przyjrzałem tej całej historii i opieram się na tym, co media piszą, przecież ja akt sprawy nie czytałem. Media piszą, że ten ksiądz erotoman, ten 13 wtedy latka, ona w tej chwili ma ta pani 24 lata, więc dosyć późno wystąpiła o odszkodowanie, ale mniejsza z tym. Więc że ten ksiądz przez kilkanaście miesięcy, a więc co najmniej 11 miesięcy, tę panienkę więził
i gwałcił, no chyba codziennie, albo prawie codziennie. Zwraca uwagę okoliczność jedna, że ona w tym czasie chodziła do szkoły. Co to za więzienie? Nie była, z tego wynika, że nie była uwięziona w potocznym sensie tego słowa. Skoro mogła chodzić do szkoły, tam się kontaktować z nauczycielami, z rówieśnikami, mogła pójść na policję po drodze, mogła wreszcie uciec do domu, prawda? Tymczasem o niczym takim nie słyszałem, żeby coś takiego się stało. No więc to po pierwsze. Po drugie, że przez kilkanaście miesięcy, a więc co najmniej 11, rodzice nie zainteresowali się tym, jak ta córka żyje, czy jest zdrowa, czy jest chora, no co się z nią dzieje. To jest bardzo dziwne. Po trzecie wreszcie, ten ksiądz, erotoman, dostał stosunkowo niski wyrok, bo tylko 4 lata więzienia. Tymczasem, no jakie przestępstwa można mu było zarzucić? No, podstępne uprowadzenie. Wielodługotrwałe więzienie, pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. Drugi zarzut. Trzeci zarzut, wielokrotne gwałty. Wreszcie czwarty zarzut, podżeganie do aborcji. No, nazbierało się tego całkiem sporo. I kara łączna mogłaby być co najmniej 2,5-krotnie wyższa, a tymczasem 4 lata, więc nie wiem, co tak naprawdę temu księdzu erotomanowi udowodniono. W każdym razie media piszą co najmniej o tych 4 takich zarzutach, które można sformułować. Ale nie o to się Klangor rozpętał, tylko o to, że ja to odszkodowanie, jakie otrzymała ta pani Katarzyna, porównałem do wynagrodzenia otrzymanego przez kurwy, tak. I powiedziałem, że rzeczywiście kurwy takich wynagrodzeń nie uzyskują. I to jest prawda, bo gdyby uzyskiwały, to były milionerkami, a nie są, prawda? Więc nie wiem, o co mnie ta pani by ewentualnie pozywała. No chyba nie o to, żeby się ze mną spierała przed sądem, jakie wynagrodzenie uzyskują prostytutki, bo to by byłoby za bardzo śmieszne. No ale nie wiem, zobaczymy. Wie pan, ja myślę, że ten Klangor jest dlatego taki mocny, tam mi wymyślają od chujów i tak dalej, to jest standard, tak przemawia, wie pan, wrażliwość moralna, ponieważ jesteśmy właśnie świadkami narodzin nowego przemysłu. Działa przemysł Holokaustu, no to wiadomo, świetna koniunktura jest w tej branży i na naszych oczach rodzi się nowy przemysł, przemysł molestowania. On w Stanach Zjednoczonych to już jest rozwinięty, a co się w Ameryce dzieje, to prędzej czy później dojdzie do nas. No i ten wyrok wydany przez panią sędzię Annę Łosik, to uważam za jaskółkę, która zwiastuje nam narodziny tego przemysłu na terenie Polski. Tak. Chciałbym spytać o sprawę aktualną. Za niecałe 2 tygodnie wybory samorządowe w Polsce. Czy pan w Warszawie ma jakiś swoich faworytów? No bo mnie się wydaje, że jednak nie będzie jakiejś specjalnie zmiany, że no dojdzie do drugiej tury na przykład w wyborach prezydenta Warszawy i niestety pewnie będzie to rozgrywka między panem Trzaskowskim i panem Jakim. Notabene, no właśnie, może ma pan jakiegoś faworyta, czy sugestie, jak należy w tych wyborach głosować. No ja zawsze powtarzam, że to są wybory samorządowe i trzeba głosować nie na listy, a zwłaszcza listy partyjne, a raczej na ludzi, których się zna, których się ceni, których dokonania są nam znane. Wie pan, ja się specjalnie nie ekscytuję tymi wyborami, bo to jest tak naprawdę, to jest konkurs na obsadzenie 50 tysięcy, co najmniej 50 tysięcy synekur, z których najgorsza
to dostarcza takiemu szczęściarzowi co najmniej 36 tysięcy złotych rocznego dochodu. Więc, a na tych, wie pan, na tych lepszych synekurach to znacznie większego. Już nie mówię o tym, co tam na boku można ukręcić, bo to jest inna sprawa. Ale takich oficjalnych apanażach, więc to jest nic dziwnego, że takie zacietrzewienie panuje. Ja nie sądzę, żeby, wie pan, tutaj jakieś rewelacje nastąpiły i nie spodziewam się właściwie niczego po tych wyborach. To jest tylko też dlatego partie się interesują, bo to dzięki temu tworzą sobie aparat wyborczy na przyszłoroczne wybory do Sejmu. Tak, na przyszłoroczne wybory do Sejmu, na wybory prezydenckie. To jest aparat wyborczy. Jeżeli partia pomoże takiemu ambicjonerowi w uzyskaniu synekury, która mu zapewnia dobry dochód roczny, no to on się będzie musiał odwdzięczyć, będzie tam latał, ganiał, wie pan, agitował, gardłował i tak dalej. Co do wyborów, to mam taki sceptyczny, wie pan, stosunek, tak jak kolega Mikke twierdzi, że gdyby wybory mogły naprawdę coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. Więc ja uważam, że wiele racji jest w tym spostrzeżeniu. Kolega Mikke chyba chce to sprawdzić osobiście, bo kandyduje z tego, co wiem. Zrezygnował z mandatu eurodeputowanego. Tak, więc będzie kandydował na prezydenta Warszawy. Wie pan... Rozumiem, że na niego pan zagłosuje. Nie wiem jeszcze, czy w ogóle będę głosował na kogokolwiek, bo wie pan, to na razie jak obserwuję te przekomarzenia między panem Jakim i panem Trzaskowskim, którzy są tu faworytami tych wyborów, to po prostu... Czym się oni różnią między sobą, bo ja nie bardzo zauważam. No, nawet z wyglądu są podobni do siebie. No nie, pewne różnice są. Telewizja rządowa przekonuje swoich widzów, że pan Trzaskowski jest durniem, a to w ogóle podejrzanym typem, a z kolei telewizje nierządne przekonują swoich widzów, że podejrzanym typem jest pan Jaki. Może to być prawda. W jednym i w drugim przypadku. No więc wie pan, nie widzę powodu, żebym się miał tym tu ekscytować. Ten konkurs na obsadzenie 50 tysięcy synekur ktoś wygra. O tym, jak samorządy sobie radzą, to świadczy zadłużenie samorządów gminnych. To znaczy, że źle sobie radzą, że jedna gmina to zostanie rozwiązana za długi. No, wszystko na kredyt robią. Tak, no wszystko robią na kredyt. Zresztą to wynika z takiego wadliwego modelu finansów publicznych, zgodnie z którym głównym poborcą podatkowym jest rząd i rząd wybiera podatki z całego obszaru państwa, z gmin również, a potem cyka tym samorządom pieniądze na wykonanie tak zwanych zadań zleconych. Tego jest oczywiście za mało, więc to sprawia, że samorządy są pozadłużane. I z tego co wiem, to nikt, nie słyszałem jeszcze żadnego pomysłu, co zrobić, żeby te długi, już nie mówię, że tam zlikwidować, ale przyhamować ich narastanie. No więc wydaje mi się, że tak naprawdę to duża niefrasobliwość będzie towarzyszyła tym nowym samorządowcom i to jest dodatkowy powód, że zupełnie mnie to nie ekscytuje. Ostatnie pytanie, tak przypomniałem sobie pewne żarty, które były robione z pana Śpiewaka. To jest też jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy. On kiedyś reprezentował taki komitet Miasto jest nasze. Teraz wiem, że startuje chyba z innego komitetu, ale czy słuszne było powiedzonko takie żartobliwe z poprzednich wyborów, że przed wojną to było tak: wasze ulice, nasze kamienice, a teraz jest Miasto jest nasze. To dobry, taki złośliwy trochę komentarz, ale nie sądzę, żeby pan Śpiewak, że tak powiem, osiągnął swój cel w drodze wyborów, jeżeli już
taki skutek ma nastąpić, to nie dzięki temu, że pan Śpiewak wygra wybory tutaj w Warszawie, tylko że roszczenia żydowskie zostaną zrealizowane. No a wtedy rzeczywiście miasto będzie, nie tylko miasta, będą i wsie też. Także wie pan, będziemy mieli do czynienia z żydowską okupacją Polski. Zdumiewające jest dla mnie to, że to jest największe niebezpieczeństwo, jakie nad państwem i narodem polskim zawisło od 1939 roku. A nasi dygnitarze ani słówkiem nie odważają się na ten temat pisnąć. Co mnie utwierdza w podejrzeniach, że już są pogodzeni z losem i tylko próbują się tam jakoś do tej nowej rzeczywistości dostosować. Zresztą nie tylko dygnitarze polityczni, bo inni też. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym rozmówcą był pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania naszych filmów. Dziękuję bardzo, do widzenia.